dzisiejszy life hack wydaje mi się, że może się przydać dla każdego z wędkarzy. Jak wiemy, jesteśmy grupą osób, która często przebywa nad wodą, przez co nasze dokumenty czy nasz telefon jest narażony na kąpiel. No i na same zniszczenie go, bo jak utopimy telefon, to w większości przypadków zostanie on zniszczony. Tak samo mogą być problemy z zamoczeniem ważnych dokumentów, jak karta wędkarska. Niektórzy z was na pewno już jakiś telefon zamoczyli, czy zamoczyli dokumenty. To jest normalna sprawa podczas wypoczynku nad wodą, więc tym lifehackiem pokażemy, jak ku temu zaradzić. Pewnie po samych przydatnych rzeczach już domyślacie się, o co chodzi. No i dzisiaj potrzebujemy woreczków strunowych. Takie woreczki strunowe możemy kupić w większości księgarniach czy sklepach papierniczych. Oczywiście zadbajmy o to, aby nasze woreczki strunowe nie były dziurawe, a najlepiej używać dwóch naraz. Dzięki takiemu woreczkowi możemy uchronić nasze dokumenty, wsadzając je właśnie w taki woreczek, zamykając, przez co nasze dokumenty stają się już po zamknięciu takiego woreczka. Mamy uzyskaną wodoodporność. No i w taki woreczek strunowy wsadzamy nasz telefon. Akurat to jest taki telefon, którego aktualnie nie używam, ponieważ jak widzicie, jestem zbity. Wsadzamy nasz telefon, zamykamy woreczek, dzięki czemu będzie to wszystko wodoszczelne. No i jeśli mamy już zamknięty woreczek, no to według mnie warto wsadzić go w drugi worek, tak dla bezpieczeństwa. Pakujemy woreczek w woreczek. Wszystko szczelnie zamykamy. No i mamy gotowe. Dzięki czemu mamy odporne etui na topienie się. Dzięki temu mamy etui na telefon czy ważne dokumenty, jak na przykład wcześniej wspominałem, karta wędkarska czy coś. Według mnie jest to dobra sprawa dla osób, które często łowią na łódkach, na pontonach. Dzięki temu zastosowaniu możemy uchronić nasz telefon czy inne ważne rzeczy, jak odtwarzacze MP3, dokumenty czy nawet jakieś kamerki, nie kamerki, wystarczy tylko większy woreczek i tak to wygląda. No i teraz czas na najważniejszy test, czyli moczenie telefonu, który już prawie uciekł mi pod lód. Telefon, jak widać, jest pod wodą. No to co? W tym razie wyciągamy. No i sprawdzamy, czy wszystko działa. No to wyjmujemy nasz telefon z naszego wodoszczelnego etui. Z drugiego etui. I jak widać, telefon działa. Ten lifehack, ten trik będzie dla wędkarzy gruntowych, w większej mierze dla wędkarzy karpiowych, dla karpiarzy używających sygnalizatorów brań. Ten trik jest przeznaczony dla osób, które łowią na grunt, które mają niewodoszczelne sygnalizatory brań. Większość sygnalizatorów jest wodoszczelne, wodoodpornych, ale nie wszystkie. I teraz zrobimy osłonkę na sygnalizatory, która pozwoli nam skutecznie używać sygnalizatorów w największą burzę, największy deszcz. A więc co będzie potrzebne? Nożyczki oraz zwykła butelka, 1,5-litrowa, litrowa, 2-litrowa, czy nawet jak gdzieś jest, to i 3-litrowa. Co robimy? Obcinamy praktycznie połówkę butelki. W moim przypadku to będzie w tym miejscu. Robimy nacięcie. Ten trik możemy wykonać prosto nad wodą, bo wydaje mi się, że nad każdą wodą znajdziemy butelkę, czy to naszą, czy to innych wędkarzy. A więc przecinamy. No i obcinamy naszą połówkę. Butelka obcięta. Mamy coś takiego, taki właśnie spodek, który przypasowujemy do sygnalizatora brań. No i tutaj mamy nasz sygnalizator, przykładamy butelkę, jak widzimy, wygląda to mniej więcej tak. Czyli robimy tutaj nacięcie w ten sposób i z drugiej strony tak samo. Zaraz wam oczywiście wszystko pokażę. Coś takiego i tutaj po drugiej stronie też takie same. Obcinamy
i mamy coś takiego. Teraz tutaj nałożymy wędkę i zaraz sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, jak sami pewnie widzicie, jest jeszcze lód, bo ja to nagrywam pod koniec lutego, więc nie miejcie mi to za złe. Taki właśnie trik, taki właśnie lifehack dla karpiarzy. Oczywiście tutaj możemy to bardziej, nie tak szeroko obciąć jak ja, bo jak widzicie, ja troszkę szeroko obciąłem, przez co tutaj się może troszkę zamoczyć, ale nie powinno. I tak wygląda nasz lifehack, tak wygląda nasza osłona na sygnalizator brań.